Siemano, chcę pokazać sadzonki musobasy, które mam na zbyciu. To są te sztuki. Non stop wynurzył nowe, bo to są płącze i więc non stop te sadzonki będą. Lecimy dalej. Tutaj są lubczyki, jakby ktoś chciał lubczyk. Bardzo duży, do tej wysokości jest jakieś, nie wiem. No 100 cm jest nawet ponad. Więc to są duże. Duże kępy lubczyku, zobaczcie. Cachą taką. Tu są chyba dwie. O. Dwie. Tu jest jedna, tu jest druga. Albo nawet trzy bym z tego zrobił. Chyba że ktoś chce taką jedną całą. To nie wiem za ile, jakby ktoś chciał pisać w komentarzach. Albo na maila. To są do sprzedania, te. Zobaczcie. Był pęd nasienny. Został zerwany, ścięty i zobaczcie, już wychodzą dołem nowe, młode. Więc warto poczekać, aż taki pęd nasienny wyrośnie, żeby nie blokować tego. Dać roślinie zakwitnąć. Roślina kwitnie, tak? Próbuje rosnąć, kwitnie. Taki lubczyk i co? Dajemy go, ścinamy. Nawet jeżeli jest jeszcze to miękkie, tak? To ja normalnie ścinam i dodaję do złup tak samo. On po prostu, o takie tu, widzicie, to jest mięciutkie. Świeże kwiatki, mięciutkie, całe są jadalne. Wszystko jest tu jadalne, cała ślina. Nawet korzeń. Więc jakby ktoś chciał korzeń, to też można. Ja to wszystko ścinam później już, jak do jedzenia pójdzie. Można teraz to ścinać trochę niżej, ale jak ścięliśmy na tej wysokości, dostawiamy na tej, żeby roślina też stąd sobie pobierała właściwości, to fotosyntezę, tak? Tworzyła sobie fotosyntezę, tak? Jeszcze z tych elementów każdego, który ma, samo będzie się usychało naturalnie, będzie pobierała stąd wodę stopniowo i ściągała niżej, po to by rozbudować system korzeniowy i zacząć puszczać właśnie o takie nowe pędy, jak tutaj są. Czy tu, czy tutaj. I później znowu ona nam się rozrasta, to wszystko usuwamy i mamy konkretną, dużą, ładną sadzonkę lubczyku. To jest najlepszy sposób. Jak ktoś chce jeszcze pytać o temat lubczyku, macie jeszcze jakieś pytania, no to ja mogę zrobić całkowicie oddzielny film jeszcze o lubczyku, jak ja robię i co jest najlepsze w lubczyku, jak zrobić. I zobaczcie, to jest następny. Mogę sprzedać taki krzak cały. Więc tu jest jeden, tu jest drugi, a tu jest troszkę mniejszy trzeci. Trzy takie krzaki lubczyku, chociaż sorry, pomyłka. Nie trzy, a pięć. Tu jest czwarty. Ten jest trochę mniejszy. O, z tamtego roku pęd nasienny. Usech i jej służy jako nawóz. Czwarty i tu jest kolejny, piąty. Krzak lubczyku. Widzicie, nie ma wody, tak? Bo było niepodlewane, jest tunel foliowy, niepodlewane było, więc zabiera wszystkie substancje z góry po to, by tworzyć na dole świeże, piękne, nowe listki. Tutaj jest świeży listek, tu jest świeży listek, więc coś na sobie poradzi. Więc jak ktoś chce taki lubczyk, to się odzywać, pisać. Lubczyk jest w sprzedaży. Kurde, zeplanie jak moje dziecko, no, czasami to było. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam dareń. Szczerze, nie wiem co za odmiana. Kurczę, chciałem się dopatrzeć, dolukać. Bym musiał wziąć jedną z gałązek i porównać listki. Na pewno to nie jest kołsa. To jest albo jantarnej, albo ten o tych dużych czerwonych owocach. Coś tam, hong, coś tam. Ja wam zaraz mogę powiedzieć, co jest co. Tylko chwila, bo tutaj w takim oknie siedzę, które będzie korzystało. Będzie wykorzystane, znaczy jako podpora. Powiem wam tak, to jest na pewno inny. O, tutaj się, to tył u nich idzie. To jest tak, to jest jako jedna odmiana. Trzy sztuki są jedne odmiany, nie wiem co za odmiana. Mówię wam, że nie kojarzę. Nie podpisane, znaczy było podpisane. To było 3 lata temu korzeniane, czy 2 lata temu. 3 lata temu. Były korzeniane, były plakietki, ale poznikały. A tu jest druga odmiana, bo tu sadziłem jedną odmianę, tu sadziłem drugą odmianę, a z przodu była kołsa. Kołsa na pewno nie przeżyła. Bo nie widzę żadnej kołsy. Więc tak wyglądają moje te derenie, które chcę sprzedać, jeżeli ktoś chciałby kupić. Nie patrzcie na tą taką czerń. To jest na starych liściach, liście co roku i tak opadają, ale gałązki są zdrowe, zielone, więc i są grube. Są już spore, grube gałązki. Ten jest nawet, jakbyście tego nie ucinali, to jest jakiś, nie wiem, 1,50 m nawet ma jeden. Więc dość wysoki już jest jeden ten dereń.
jakby ktoś chciał to pisać, pytać. To jest tych dereń i lecimy jeszcze jedną rzecz. No i ostatnią rzecz, jaką tutaj mam w sprzedaży, która jest mi zbędna, więc chcę sobie ją sprzedać, troszkę odzyskać kasę tej, którą tu włożyłem do tych moich hodowli roślin upraw. Chociaż hodowli też, bo wiecie, że mam karaczany różnego gatunku i skorpiony i pająki. Więc też i hodowli. Bo może hodowla karaczanów nie jest jakoś tam bardzo wymagająca pieniężnie, bo jedzą wszystko. No ale na start trzeba wowy, żeby kupić te odmiany, różne gatunki tych karaczanów, a jest duży ogrom karaczanów i są bardzo ładne, piękne, ciekawe, różnej wielkości i tak dalej, od zielonych po nie wiem jakich, kolorowych, czerwonych nawet, biało-srebrno-żółtych i tak dalej. No i swoją cenę mają, trzeba też troszkę zainwestować, a jakby coś, to też mam właśnie do sprzedania, kilka odmian karaczanów, jakby ktoś chciał, to możecie pisać. Można nim karmić praktycznie wszystkie zwierzęta, które są owadożerne. Jeżeli macie jakieś zwierzę owadożerne, sobie hodujecie, to takie karaczany mam w różnych egzemplarzach i rozmiarach i gatunkach. Ale wracamy do kaki. No bo właśnie tutaj jest kaki. To jest kaki ukorzeniane, a może szczepione. Nie pamiętam. Zobaczcie, ono ma już tak z metr. No z metr ma. Z metr wysokości, młode pędy, bardzo gęste. Jakby chciał, ktoś chciał uciąć, to może sobie przyciąć. O. Rozkrzaczone, rozgałęzione, trzymane na jednym pniu od dołu. To jest kaki, czyli kurde, zawsze mi się myla to. No dobra, no te kaki kaukaskie, nie? Jakby ktoś chciał, to też jest w sprzedaży takie kaki. Dobra. No i ostatnią rzeczą, jaką jest teraz, które mam do sprzedania w tym momencie, z takich, które pamiętam, chociaż nie ostatnio, jeszcze jest wasabi. Dobra. To jest właśnie ten miskant olbrzymi. Ja go będę i tak przenosił. Muszę się pozbyć tego miejsca. Wszystkich tych, które tutaj się rozrosły. On się trochę wyłożył, bo były deszcze, wiatry, on się wykłada, więc lepiej go tam troszkę, jak macie jakiś kij, dwa kije w środku i jakimś drutem przewiązać niewidzialnym, cienkim zrobić, żeby to trochę ładnie wyglądało. U mnie on ma już ponad 2 metry wzrostu wysokości, więc jak na połowę czerwca, trochę poza połową czerwca, to jest kurde ogrom, więc w tym roku pewnie powyżej 4 metrów urośnie do zimy, a one potrafią ładnie rosnąć, dostaną. Szczególnie jego mają właśnie dużo wody i dużo słońca. Więc jakby ktoś chciał, to miskant olbrzymi też jest w sprzedaży. Będę ucinał po prostu w tym miejscu. I takie małe sezonki wam kłączę, oczywiście z kilkoma tymi będę wam wysyłał, więc jakby ktoś chciał, to miskant olbrzymi też jest do sprzedania. Tu jest jeden, tu jest drugi, ten też całkowicie będzie do wykopania. Może go całego sprzedam. Znaczy nie to, że w całości sprzedam, ale że w ogóle wszystkie te, co tu są, sprzedam, bo on będzie mi przeszkadzał. To zrobić przejazd, żeby tam właśnie tworzyć tę budę, rozebrać i tworzyć tą szklarnię swoją. No ale to cały czas w toku. Więc co do miskanta, to tyle. No i teraz jeszcze sobie przypomniałem, po drodze szedłem i widzę. Niektórzy może już poznają, co to jest za roślina. Jadalna roślina, można jeść sobie je, kwiatki jej. Nie dość, że są dekoracyjne, to do sałatek, do dekoracji ciast, tortów, te kwiatki można używać. Tylko że minus taki, że one rosną samą wiosną, kwitną tylko, nie? Więc to jakieś, nie wiem, ktoś ma w styczniu, lutym, może styczniu przesadzam, ale luty, marzec, jak ktoś ma urodziny, może kwiecień jeszcze, jakby były gdzieś na północy, od północnej strony posadzone, to one będą jeszcze kwitły, ale wątpię. Nie pamiętam, jak długo one kwitną, stosuję to bardzo krótko. I tak, kolor kwiatka, zresztą tam jest chyba u mnie na zielarstwie, tak, chyba zielarstwo. I tam będziecie mieli o miodunce. Nie ma oddzielnego filmu, ale jest ogólny. Kolor kwiatka jest niebieski i po zapyleniu robi się różowy. Bądź na odwrót, już nie pamiętam. Ale chyba jakoś tak.
I zobaczcie, to jest taka sezonka właśnie miodunki. Więc to jest miodunka plamista, którą mam też w sprzedaży. Mam jej trochę sporo, już się rozkrzeczyła, rozrosła mi tutaj. Jakby ktoś chciał, to miodunka z plamista też jest w sprzedaży. Tutaj mam lilię, tą himalajską, na razie znowu spowolniła. Robią się liście coraz mniejsze, nie wiem dlaczego. Ale za to mam dwie sezonki dodatkowo. Więc jest fajnie. No, jeszcze jedna rzecz, zanim dojdziemy do tego. Do tego mojego pięknego wasabi. Chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, którą mam w sprzedaży. Jakby ktoś chciał, to mam hosty. O takim ubarwieniu nie znam odmiany. Nie pamiętam. Możliwe, że gdzieś na jakichś tam tym zapiskach mam. Będzie ktoś się upierał, to będę szukał. No ale widzicie, kolor jest taki. Biały w środku, z zewnątrz coraz ciemniejszy. Więc taką odmianę hosty mam. Na sezonki, na zbyciu jak coś. Taką odmianę hosty. Standardowa, zielona. Kolor takiego trochę jasnego bananowca. Więc taką. Oraz taką o dużych niebieskich liściach. Widzicie, liście są naprawdę konkretne. Więc jeszcze mam taką hostę do sprzedania. Sezonki oczywiście. Jakby ktoś chciał, to tam są. Sadzoneczki. Piście. Oczywiście tak, to są kwiaty. Doprowadzimy do kwitnienia, liście są mniejsze. Jak nie doprowadzimy do kwitnienia, liście zostaną większe. Więc to już zależy od Was, jak chcecie prowadzić taką roślinę. Czy chcecie, żeby kwitła. Ma takie drobne, niebieskie kwiatki, z tego co pamiętam. Może nie aż tam całkiem drobne, no ale nie za grube. To nie jest jak lilia, czy coś w tym stylu. No ale jak chcecie mieć totalnie ładne, grube liście, zrobić takie podszycie z tych liści, no to warto kwiatki wyrwać. Więc taka ostatnia odmiana hosty. Może uda mi się jeszcze jakieś kilka odmian skołować, bo chciałem. Na razie mam te trzy. A teraz jeszcze coś, jedną rzecz Wam pokażę. No i w sumie już chyba ostatnia rzecz przed wasabi, bo też o niej całkowicie zapomniałem. To jest brunera. Nie gunera, tylko brunera. Taka właśnie, o takim wybarwieniu. Bruner jest też kilka odmian. Ja mam właśnie tą odmianę. O takich srebrnych liściach. Lekko srebrznawych w środku. Pod słońce to fajnie wygląda. Tutaj może trochę bardziej to wygląda lepiej. I to jest właśnie, dlatego ją pokazuję, bo to jest tak samo jak z hostą. Jeżeli chcemy, by były liście grube, duże, wyrywamy kwiatki. Tutaj jest były kwiatostan. Widzicie? Został ułamany, urwany, bo jeżeli będą kwiatki, to listki będą, nie wiem, 1/10 nawet mniejsze. Czyli jest duża różnica. A tak zobaczcie, te liście są bardzo piękne, duże. Bardzo mi się podoba w ogóle ta brunera. Jest ogólnie śliczna, no. Bardzo ładna ta brunera. Jak ktoś chce, sezonki brunery mam nawet i większe, i mniejsze. Są nawet z takimi dużymi już liśćmi. Więc jak ktoś by chciał, to pisać w komentarzach, ewentualnie na maila. A teraz idziemy już do ostatniej rzeczy. No, jesteśmy przy wasabi. Więc jak ktoś chce sezonki wasabi, to zobaczcie. Tu jest jeszcze paprotka oczywiście obok. Odmiana mrozodporna. Ale ona nie jest na sprzedaż. Może się mi kiedyś rozkrzaczy, to będzie. Ale tu mam wasabi, które właśnie, jak ktoś chce, podzielę i ukorzenię. Już jednemu panu to będę musiał jutro to chyba zrobić. Dzisiaj nie dam rady, ale jutro to zrobię. Albo wytnę, o, wykopię o tamte po prostu i już takie większe dostanie. Bo to będę musiał wszystko rozsadzić. Tu mam jedną, mam w trzech miejscach teraz już wasabi, więc teraz sobie z tym poradzę, zrobię sobie z tym porządek, a później z innymi. No i też zobaczcie, no wasabi ma też sporo liście. Są małe, ale no w ten roku to miałem naprawdę do 20 centymetrów na pewno średnicy. Może 200 kilku nawet. Więc to wszystko, co mam chyba do zaoferowania. No jeszcze chyba jest poziomka ta Regina, ale to każdy wie, jak wygląda poziomka. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Ewentualnie na maila, tak jak mówiłem, i podeślę zdjęcia. Z problemu, jak ktoś chce, to podeślę zdjęcia. Oczywiście tylko od razu uprzedzam. Nie mam możliwości wysłania takiego zdjęcia od razu już,
czyli w dniu, kiedy dostanie napisany mail, bo ja nie mieszkam tutaj. Ja tu przyjeżdżam sobie najczęściej na weekendy, ewentualnie jak mam czas, to w tygodniu przyjeżdżam i tego wszystkiego doglądam. Więc jak mam czas w tygodniu, wtedy dopiero mogę Wam zrobić zdjęcie danej sezonki i tak dalej. A jak nie, to trzeba czekać do weekendów. Wiadomo, każdy musi też pracować, nie żyje pasją, chociaż chciałbym żyć pasją, czyli tymi roślinami, ale to nie jest możliwe się z tego wyżyć, a tym bardziej w tych czasach naszych, co teraz się pojawiły. Tak miało być lepiej, fajniej, XXI wiek. Ludzie ewoluują, a poniekąd się kurde cofają. No ale dobra, to mniejsza z tym. Nie będę tego tematu rozwijał, chyba że ktoś chce, to możemy sobie porozmawiać nawet na live'ie o tym, jakby naprawdę ludzi się trochę nazbierało, sobie ginę kiedyś ustalimy. Na live'ie możemy pogadać o ten temat trochę. Myślę, że nie będą się czepiać i nikt nam tego nie usunie, albo nie będą w ogóle problemów wsadzić do tego się. Bo w sumie jesteśmy w wolnym kraju, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż z tego co widzę ostatnio, to chyba nie. No dobra. To są te sezonki, które mam do sprzedania na ten moment. Na pewno jeszcze będzie dwa gatunki bambusa, a nawet może trzy. Pseudosasa, Fargersia rufa czarna, ta z ciemnymi pędami. Z jasnymi nie będzie, bo jest jej mało. No i Bismati, czy Bisetti, jakoś tak, Bismati chyba. Filostachys. No i na jesień będzie więcej roślin. Może latem jeszcze coś będzie więcej. Cały czas próbuję coś tam ukorzeniać, rozmnażać i tak dalej. Jak ktoś chce jakieś, może nie wiem, ukorzenić mu specjalnie jakieś drzewka owocowe, zaszczepić, bo akurat to jest czas. Więc jak ktoś chce drzewka owocowe, to piszcie, czy chcecie jakieś gruszki azjatyckie, czy cokolwiek innego, nie wiem, może właśnie jakieś kaki odmiany, te, które mam inne, bo to jest czas na to, żeby to robić. Ja, jak będzie ktoś pisał jesienią, że chce na przykład jakieś drzewko owocowe, ja nie mam możliwości tego wtedy mu zrobić, tylko trzeba czekać do kolejnego lata na przykład, tak? Do późnej wiosny, bo szczepić to tak można, no jak tak jak w tym roku, no to w czerwcu już można było szczepić, końcem maja, bo była ładna pogoda, nie? Było cieplutko, fajnie, soki już dawno szły w drzewka, więc można było szczepić, więc jak ktoś chce szczepić one drzewka, czy czereśnie, czy jakieś ręglody, tak? czy moje te, nie wiem co mam, śliwki japońskie, bo też mam, w sumie muszę nagrać film wam pokazać, bo nawet nie wiecie może niektórzy, że mam, bo chyba tego na kanale jeszcze nie było. No nie było. Tak samo jagody kamczackie, różne odmiany, czy świdośliwa, no to też tam mówiłem, że mam. Więc jak ktoś chce, to ja muszę to wiedzieć już, że chcecie mieć na przykład na jesień. Bo na przykład, nie wiem, ktoś jest też z takiego regionu jak ja, czy coś w tym stylu i chce, żeby mu na pewno rosło, nie? Więc to nie jest tak, że jak posadzicie ku którejkolwiek rośliny, tam drzewko, tak czy coś, to będzie u was na pewno rosło. Może być tak, że nie będzie pasowała dana ziemia danej roślinie. Pamiętajcie, że rośliny też potrzebują specyficznych ziemi, każda. To nie jest tak, że w jednej czarnej ziemi będzie wszystko wam rosło, nie. Jedna roślina lubi to, druga to, trzecia to, więc trzeba czytać, na czym dana roślina lubi rosnąć. Trzeba ziemię jej tak jakby próbować dostosować. Więc to też jest to, że jeżeli ktoś żyje, znaczy żyje, mieszka w regionie podobnym do mojego i w ziemi, ma ziemię też w gruncie taką samą jak ja, czyli glinę, totalną glinę, no to musi szukać albo takich roślin, albo już kupić lepiej ode mnie, ewentualnie to, że tam zachęcam, nie zachęcam, no ale wiecie o co chodzi. Kupujecie ode mnie, to wiecie, że na pewno jeżeli u mnie rosło, to i u was będzie rosło. W gruncie oczywiście. No, tu na przykład, o jeszcze jedna rzecz, to cedrella też, jeżeli ktoś chce, to mam sezonkę cedreli. W tym roku mi się pierwsza zrobiła, z korzenia wybiła. I to jest sezonka cedreli, czyli rośliny, w której zjadamy te pędy liścienne, młode pędy liści, bardzo szybko rosnąca, trochę jak paulownia z zachowania, czyli do góry gruby pęd wybija co roku i tego. Tylko, że no, ona jest mniej mrozoodporna niż taka zwykła paulownia, ogólnie jest mało mrozoodporna cedrella, ale co roku z ziemi wyrasta, ewentualnie z tych niskich pędów przy ziemi, zobaczcie. To jest stare pnie, które poschły. Tu wyrastają nowe pędy, tak? Cedrella też jest dobrą rzeczą, fajną i tak, warto jeść, szczególnie dla alergików. Można z tego robić herbatę, z tych młodych liści suszyć, parzyć.
Można skubać prosto z drzewka o takie liście i zjadać. Niektórzy biorą takie gałązki całe z liśćmi. Oto właśnie takie, czy to jest gałązka? To nie jest gałązka, to jest właśnie liść, tylko z podziałką. Łamują, płuczą, albo nawet nie płukać, bo też te bakterie, które są na danych roślinach, powinniśmy czasami zjadać. Będziemy wtedy odporniejsi. Więc takie rośliny zjadamy bez płukania nawet. I co? I jak sobie zjemy, to mamy dużo witamin w sobie więcej. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, kurczę, bo spojrzałem na co innego, na poprotkę. A co do właśnie tego, no to zjadamy takie właśnie na surowo i to jest antyalergiczna roślina, totalnie antyalergiczna. Jeśli ktoś ma alergię, różne alergie, na cokolwiek alergie, to warto jeść te liście. One w ogóle mają smak takiej troszkę cytryny, pierdziele, cebuli prażonej, coś w tym stylu, nie? Zobaczcie. Ładnie wygląda i ładnie, fajnie smakuje. Z tyłu jeszcze nie koszone, pewnie jutro to będę robił. Zwykle nie ma czasu, ważne, że rośnie. W sumie plus taki, że nie kosiłem tego wszystkiego, bo wilgoć utrzymuje, więc mi to wszystko nie wyschło. Jakbym pewnie pokosił te rzeczy do zera, do łysa, to przez te upały, które były zanim deszcz ten zaczął padać, to bym miał połowę plonu mniej. A tak mam fajnie rozbite, to wszystko rozłożone. Dobra. Więc jak ktoś chce, taką cedrelę też mam na zbyciu. Nie wiem ile, jedną tą na pewno. Możliwe, że znajdę więcej, więc kto pierwszy, ten lepszy. Pisać w komentarzach i do zobaczenia. Na razie, cześć.